Przez pewien czas reżyser filmu w roli killera widział Szymona Majewskiego, jednak po dłuższych przemyśleniach Machulski stwierdził, że głównego bohatera powinna zagrać osoba nieco bardziej doświadczona aktorsko. Majewski pojawił się za to jako aspirant Mioduch. Scenariuszem filmu zainteresowali się przedstawiciele wytwórni Hollywood Pictures. Firma należąca do The Walt Disney Company wykupiła prawa do nakręcenia amerykańskiej wersji obrazu za $600,000. Jednak zanim obraz zdążył powstać, wytwórnia upadła. Budżet przeznaczony na stworzenie obrazu wynosił zaledwie 1,5 miliona złotych, co nie jest wysoką kwotą, jeśli chodzi o produkcje filmowe. Juliusz Machulski był zmuszony więc do skrócenia ilości dni zdjęciowych do 31. Początkowo w roli tej obsadzono Stanisława Tyma, aktor odrzucił jednak tę propozycję. Co chyba jednak w ostatecznym rozrachunku dobrze wyszło na cześć filmu. Tekst scenariusza był tak obszerny, że gdyby twórcy zdecydowali się stworzyć film dokładnie w taki sposób, w jaki widniał w skrypcie, killer trwałby 3 godziny. Z pewnością oznaczałoby to o wiele więcej kultowych tekstów, które na stałe wpisały się do naszej popkultury. A na koniec, na pewno więcej o killerze znajdziecie na kanale Cezarego Pazury. Link w opisie filmu. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij po sobie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Do usłyszenia w kolejnym filmiku.